Witajcie, nazywają mnie Sumo Tenderowcą, a to kolejny odcinek Ratchet & Clank Going Commando. No i tak, moi drodzy, kolejna misja, kolejna planeta. Jedziemy, jak tu mówią. O, jeszcze jaki elegancki soundtrack się włączył. Nice. No to fajnie, właśnie się potem jeździ zawsze, to było fajne w każdej części, kiedy to się pojawiało. Nie, no i teraz walczymy z tymi petami, więc no to jest też ciekawe, nie? Z tymi zwierzaczkami małymi, słodkimi, na pierwszy rzut oka no właśnie, które się wydawały na pierwszy rzut oka, ten, bardzo, bardzo słodkie. A teraz widzicie, demolują całe miasto. Troszkę jak gremliny w tym filmie, gremliny, nie? Też na początku były, ale słodziaki, ja będę sprzedawał, a potem ten gość, który tam gizmo się opiekował, po prostu musiał powstrzymać tą plagę tych gremlinów. Tak to mniej więcej było. No i stracił potem gizmo, bo ten chłop mu zabrał niego. Bo nie był odpowiedzialny, bo karmi je po północy, nie wiem, spoko. Taki dla takiego właściciela. Propsy w ogóle dla takiego właściciela, nie? No i też pewnie z tymi zwierzętami jest podobnie, nie? Jakby było tutaj odpowiedzialne za ich wychowywanie, tam zajmowanie się nimi, to by na pewno nic takiego nie miało miejsca, nie? A tu proszę. Sorry. Nieźle, co? Kurczę. You need all of the parts to make the hypnomatic gadget. No i właśnie chodziło nam o ten ogólnie. Gadżeta znowu mamy kolejnego, świetnie, jak najbardziej. Propsy. No i tak, teraz sobie powalczymy naszym Clarkiem, wykokszonym dość mocno. I to nie jest żadna maszyna, moi drodzy, to jest Clark właśnie, on leci tak fajnie. Donsel Orbit. No i znowu czeka nas tutaj walka, kurczę, starcie tytanów. Thank you.
O, rozwalają te wszystkie. Nie. Walka z UFO to jest, kurczę, coś, czego potrzebowaliśmy w tej grze, nie, kurczę. Jeszcze chodzący UFO, tak. To jest niesamowite po prostu, co się tutaj dzieje w tym momencie. Kurczę. I właśnie dzięki tym naszym walkom to można tutaj całe miasta rozwalać, tak szczerze mówiąc. Dzięki naszemu ratowaniu świata, nie? Ogólnie. Świata, galaktyki, nie świata, kurczę. O, jak ładnie obrażenia zadaliśmy. Widzieliście zresztą sami też, nie? Tak się tutaj, kurczę, walczy w Clarku, Ratchecie i Clanku. Taki jesteś, to ja cię w rakietę. Aj, nie nacisnąłem rakiety. Teraz zwalniamy cię rakietą. Dobra, ojojojojoj, aż taki. Dobra, to masz jeszcze raz rakietą. On się kojarzy, dosyć mocno zniszczony jest, jak widzicie, nie może uciekać. I tutaj jest nasza szansa, nie, na jego rozwalenie po prostu. Ojojoj, ale my też tutaj zaraz możemy paść, więc no ostrożnie, lepiej ostrożnie. Już nie mamy rakiet, więc jedyne co mogę zrobić to, kurczę, tutaj siła. Oj, kurde, o dom muszę z nim walczyć, fuck. Dobrze, moi drodzy, witam ponownie. Jesteśmy znowu tutaj przy tej walce, ponownie. Teraz właśnie powinno nam się to udać, bądź co bądź. Rakietami go dawaj, Clark. Ojojoj. Ale już prawie po nim tak właściwie jest. Dokładnie tak, proszę bardzo. Zniszczony. No i mamy to. Po co tutaj ogólnie przyjechaliśmy, nie? Raczej przylecieliśmy. The mapper reveals secret areas on your world map. The secret areas are marked as green.
Tak, jeszcze zostaliśmy za tą trofeą. Nice. W graniu w gry to najlepsze jest na konsole oczywiście. Jest najlepsze właśnie te trofea, nie? Są najlepsze po prostu. Najlepiej właśnie one motywują, nie? W grach. Tutaj też jest właśnie Blastarios. Zobaczymy na co. Właśnie. A dobra, to cały Blastarios? Tak. No, w sumie jest dosyć sporo tych potworków. Dobra, już wiem jak z nimi walczyć. Czy nie, po prostu chciałem zobaczyć, nie, to właśnie tak. Fajny jest ten motyw, kurczę, tutaj takich zwierzaków, które po prostu zostały właśnie potworami, nie? To potworów, które mieli po prostu być zwierzakami, a właśnie rozwalają całe, kurcze, galaktyki, nie? Są zagrożenie bądź co być dla galaktyki. A wydawały się na początku takie słodkie, co? Jak już mówiłem. Dobra, mam jeszcze tych, a to nie powinienem sprawić tutaj ci problemu, po prostu nie powinien z tym sprawiać. Kurczę, te stwory naprawdę są mocne, nie? Zaraz będziemy mieć znowu 200 tysięcy, więc no spoko. Naprawdę fajnie tutaj jest to zbieranie, nie? Tutaj tych... śrubek. Tylko właśnie, no, zawsze jest ich za mało, nie? To jest taki minus ich. Że sobie tutaj jakąś inną broń weźmiemy. Na przykład taką. O, to będzie chyba dobre.
O ja ci, ile pieniędzy. Właśnie dzięki temu Magnusowi to się tak wszystko zbiera, bo bez niego to by było cienko właśnie. Kurczę, jakie to drogie było, wow, naprawdę. Props dla tych, którzy tutaj wszystkie te bronie odblokują, bo to dla mnie to jest to niemożliwe. Chociaż, znaczy możliwe, tylko no, dosyć zbyteczne, nie? No. Takie troszkę trzeba by musiał grę na dwa razy przynajmniej przejść, żeby to wszystko, nie? Albo przynajmniej bardzo chcieć uzyskać te 100% w tej grze, nie? Ja tam się staram mimo wszystko tutaj wszystko robić, nie? Ale wiadomo, 100% strasznie ciężko zawsze sobie tutaj zrobić. Chociaż jeszcze myślę, że blisko tego ukończenia 100% gry. Bo robię wszystko, co się tutaj nadarzy, nie? Safety deposit. Nie wiem, o co chodziło nawet z tym trofeum, po prostu je zebrałem, nie? Spoko. Sobie je zdobyłem po prostu, to nie ma żadnego tutaj, że chciałem, tylko po prostu no jakoś się tak zebrało, nie? Sam nawet nie wiem jak. I po tym będę mógł wejść, widzicie? No, dokładnie tak. Będę mógł po tym wejść. O, jak ładnie, nawet tak poślizgać się na tych butach, uhuhu. I jeszcze platynowa śrubka, o kurczę. W sumie w głównej mierze mi o to chodziło, nie? Żeby ją tutaj zebrać sobie. O, i tutaj mogę dalej sobie przejść, proszę bardzo. Znaczy no ogólnie chyba wrócić, o to mi chodzi, nie? Że wrócić. Wrócić, tak, tutaj właśnie. To właśnie chodziło tylko o tą śrubeczkę naszą kochaną. Mamy tarczę. Elegancko możemy ruszyć dalej. No i tam jest oczywiście dalsza droga, nie? To spoko. Idziemy nią oczywiście, pójdziemy sobie dalej.
tutaj w tych budelkach się kurczę te łajdaki chowają, nie? Dawaj, jedź, jedź, jedź. I do góry. Someone who could use a hypnomatic! Okay. Just bring us the part and we'll make it for free. Ah, for a fee. A very small fee. No dobra. Muszę jeszcze jeden jakąś część hipnotyczną, tak? Hypnomatic part. No chyba o to chodzi, jakaś część hipnotyczna, żeby jego zahipnotyzować, ja nie mogę. Skąd ja mam to mu wziąć, nie? Do hipnozy, no. Spoko, ale skąd ci mam to wytrzasnąć, goście? Pierwszy raz o czymś takim słyszę w tej grze. Seriously, nie wiem o co kaman. Skąd ja mam mu wytrzasnąć, serio? Dobra, wracamy do statku, może później gdzieś to jakoś znajdę, będę mógł mu oddać, nie? Dobra, idziemy dalej w galaktykę, nie, sobie polecimy naszym międzygalaktycznym wehikułem.